Siema, tutaj prezydent. Chciałem na samym początku złożyć najszczersze wyrazy współczucia wszystkim tym, którzy wczoraj, dzisiaj i przez najbliższy czas nie oglądają swoich ulubionych programów, tylko i wyłącznie z powodu widzimisię Pen Scottem. TVP już nawet nie udaje, że nie jest bezstronne. O czym świadczą ich paski typu, że zagraniczne koncerny nie chcą się dokładać do służby zdrowia, do kultury. Zresztą temat macie już ogarnięty, więc co ja tu będę się wkurwiał? Wiecie co? Kiedy Facebook blokował mi posty, to sobie pomyślałem, dobra, będę pisał bardziej eufemistycznie. Kiedy dowiedziałem się, że PiS kupił od Izraela Pegasus, czyli program szpiegowski, to sobie pomyślałem, dobra, będę wstawiał takie informacje do swojej komórki, żeby potem się nie wstydził, jak wypłyną do internetu. Ale teraz, jak jest ten podatek medialny, przez co została tylko i wyłącznie jedna stacja informacyjna, to ja już powoli zaczynam się z lekka bać. Myślałem, że PO i PiS to są dwie te same partie. Dwie złodziejskie, kradziejskie, socjalistyczne. No i tak jest. Ale jest jedna zasadnicza różnica. PO pozwalało na siebie pluć. I mówili, że deszcz pada. A PiS robi wszystko, żeby zlikwidować dosłownie ludzi, którzy są przeciwko nim. Czym powoli wprowadzają poprzedni system. I w ogóle się zastanawiam, czy w 2023 roku w ogóle będzie sens startować do wyborów. Czy nie będzie tak, że PiS i PO umówią się, że będzie system dwupartyjny jak w Wielkiej Brytanii czy USA? Albo jeśli PiS będzie totalnie egoistyczny, to że będzie system jednopartyjny. I już w ogóle przeciwnicy polityczni PiS-u będą mogli sobie postawić krzyżyk kaplicę. Bo dzisiejsze trochę czasy zmieniły, ludzie myślą trochę tylko i wyłącznie o sobie, więc już nie będzie bohaterów, tak jak 50 lat temu, w 70 roku, Janek Wiśniewski padł. Tego już nie będzie. To se nevrati. Więc nie wiem, co powiedzieć. Po prostu trzymajcie się ciepło i miejmy nadzieję, że nie stanie się tak, jak powiedziałem, że nie będzie systemu jednopartyjnego. Kto wierzy, niech się modli, kto nie wierzy, to niech se wypije browara i chociaż na moment o tym zapomni. Pozdrawiam.